Już za kilka dni do gry Squad Buster zostanie dodana nowa aktualizacja, a wraz z nową aktualizacją do gry zostaną dodane aż 3 nowe postacie: Arszerki, Miner oraz, uwaga, uwaga, Leon. Zostanie dodany też nowy lawowy świat z 3 nowymi mapami: Lawowy Kurort, Kotłownia oraz Boisko Pekki. A na mapie będziemy mogli spotkać kultowe postacie z gry Clash Royale: Mini Pekkę, Pekkę, Miniony, Mega Miniony oraz Lava Handa. Oraz 3 nowe tryby: Kryształowy Las, Pasterz Młodych oraz Time Out. A ja, moi kochani, przychodzę do was dzisiaj z ekskluzywnym contentem, ponieważ dostałem dostęp do wersji deweloperskiej i całą aktualizację dzisiaj sobie przetestujemy. Więc jeżeli jesteś nowy, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków ze sneak peeków. Na samym początku wszyscy przywitajcie Leona w grze Squad Buster z łapką w górę. Ja nie wierzyłem w to, że on zostanie dodany tak szybko. O, Invisibility! Nawet powiedział niewidzialność. Mamy też Minera oraz Arszerkę. Moi drodzy państwo, może na samym początku omówmy sobie nowe postacie. Zacznijmy od Łuczniczki. Łuczniczka, rzadkość zwykła, atakujący, atak podstawowy 140 i 1200 życia. Na pierwszym poziomie po 12 atakach Łuczniczka oddaje salwę strzał. Na drugim poziomie Łuczniki po fuzji oddają dodatkową salwę strzał. Na trzecim poziomie atakuje znacznie szybciej, a na czwartym poziomie strzela większymi i potężniejszymi salwami strzał. Omówmy teraz pana Górnika, czyli Minera, szczegóły. Miner jest to postać z gry Clash Royale, jak ktoś by nie wiedział. Na pierwszym poziomie podczas użycia turbo zanurza się w ziemi i wyskakuje spod niej atakując. Czyli możemy zadać atak, kiedy wyskakujemy z ziemi. Ciekawe, okej. Na drugim poziomie może być pod ziemią dłużej, aby naładować atak z podziemi. Dobrze, brzmi ciekawie. Trzeci poziom leczy się, gdy jest pod ziemią. O, i to mi się podoba. Na trzecim poziomie to już jest kozacka postać. A na czwartym poziomie, uwaga, ataki z podziemi są teraz większe i potężniejsze. Klasa obrońca, 130 ataku na 2400 życia. No i najważniejszy zadymiarz. Zadymiarz. Squad Busterowiec, nie wiem jak to nazwać. Najważniejsza postać w grze Squad Busters, moi kochani. Leon, nowa postać, tak on się nam prezentuje. No troszeczkę się różni od tego Leona z gry Brawl Stars, ale nieważne. 320 ataku, 1700 życia, klasa epicka. On nie jest legendą w tej grze, moi drodzy, nie jest legendą. Klasa też sprinter i uwaga, na pierwszym poziomie zapewnia zaklęcie niewidzialność. Na drugim poziomie zwiększa prędkość ruchu w stanie niewidzialności. Na trzecim poziomie zapewnia zaklęcie niewidzialność po zaatakowaniu 25 razy, czyli dostaniemy kolejne użycie. I na czwartym poziomie, uwaga, przemieszcza się jeszcze szybciej w stanie niewidzialności. No i dobra, moi drodzy, ja dzisiaj specjalnie dla was wymaksuję tą postać i przetestujemy go na maksymalnym poziomie. Ale zanim zaczniemy, zagrajmy Lawowy Kurort z fuzją na start oraz z bonusem Palni i Kreta. No jestem mega ciekawy nowej mapy. Mamy na środku Mega Kreta. Śmiesznie to wygląda. I możemy od razu wziąć Arszerkę. Fuzja na start, Archer Queen. Nie, zwykła Arszerka, przepraszam. No i teraz atakujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczcie, kiedy atakuje, wokół mnie zamyka się pierścień. Kiedy ten pierścień się zamknie, nasza Arszerka uderzy specjalnym atakiem. Strzał. Uwaga, wminiony, wminiony. O, ona uderzyła w skrzynię, widzieliście? Salwa poleciała w skrzynię, miała być wminiony, ale nieważne. Mega szybko strzela, jeszcze raz. Pokażę wam tą salwę, uwaga. Raz, dwa, trzy, leci w górę, bum. I obija, dobra postać. Dobra, szybciutko sobie tutaj nazbierajmy klejnotów i lecimy dalej. Co my tu mamy? Miner, a niech będzie, niech wskakuje do mojej ekipy. Faktycznie porusza się pod ziemią i wyskakuje z pod ziemi, ale numer. I zobaczcie, teraz możemy sobie odświeżać postać. Za każdym razem, co otworzymy skrzynię, sprawdźmy to. Ale chyba 3 razy na mecz tylko, dobra. Kozak. Idziemy po skrzynię, uwaga, kolejna Shelly. Szybciutko, potrzebujemy Leona. Tak, teraz możemy odświeżać sobie postacie, ale czad, dobra. Niech będzie Goblin. Dobra, pozabijajmy trochę nowe moby. Mega minionem teraz się mierzę i z małymi minionkami. Kolejne odświeżenie, kolejna Łuczniczka. I już niestety wykorzystałem swoje wszystkie odświeżenia. No to przypał troszeczkę. Bandytka. Lecimy gdzieś na dół, żeby nafarmić jak najszybciej golda. O, Baby Dragon! Czy on atakuje jednostajnym atakiem? Tak! Wow! I mocno pali! Zabił mi jednostkę. Dobra, na niego trzeba uważać na pewno. Dobra. Pamka. Do leczenia. Tutaj rzućmy kolejną bombę. Dawaj, 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 dawaj. Potrzebuję skrzynię, jak najszybciej skrzynię. Czy mi się wydaje, czy tych mobów jest tutaj za dużo? Ale są dymy. Jest i Pekka! Jest Giga Pekka! Ale uderzyła mieczem. Jestem mega ciekawy, czy ten miecz naprawdę ciągnie. Zaraz zobaczymy. Zaraz wszystkiego się dowiemy. Okej, podnoszę. O, lawa!
Hunt. Ale ja potrzebuję skrzynię. Leon, dawaj go! Musimy pokonać Leona pierwszego. Go! Max, gdzie jest Leon u mnie? U mnie w rotacji nie ma jeszcze Leona, niesamowite. Ale tu są dymy, dobra. Dobra, co się dzieje na środku? Po skrzynie leć Farel. Przypominam, że Leon epicki, dawaj. Leon, jest Jon i niewidzialność. Odpalamy niewidzialność i zobaczcie. Postacie mnie nie widzą, jak się cały czas poruszam. Kiedy się zatrzymam? Tak jest, postacie zaczynają mnie widzieć, ponieważ moje postacie z drużyny zaczynają atakować. I co? Kiedy przestaję atakować, znowu mnie nie widzą. Ale numer, patrzcie, stoję koło Pekki, ona mi nic nie robi. Teraz odpalam szał i jazda. Let's go! O, ale mnie zmiotła! Ale mnie zmiotła! Dobra, jeszcze raz. Leon. Jest i Leon, kolejny. Niewidzialność. Ale kozak. I zobaczcie, ja sobie tutaj teraz cały czas chodzę i postacie mi nic nie robią, więc w taki sposób można łatwo przetrwać mecz. Podoba mi się mapa, podoba mi się nowy tryb odświeżania, podobają mi się nowe moby i podobają mi się nowe postacie. Dobry update! Lecimy dalej! A jeżeli wam się podoba to, co ja robię, nie zapomnijcie wpisać kodu FAREL do gry Squadbuster, zanim kupicie jakiegoś golda lub jakiś inny bajer w grze. Mam dla was jeszcze jedną niespodziankę. Każdy, kto ma aktywny kod FAREL w sklepie, a w komentarzu napisze Leon jest kozakiem, bierze udział w konkursie na kod PSC o wartości 100 zł, za który będziecie mogli sobie kupić co tylko chcecie. Tak więc bierzcie się do roboty, a my lecimy dalej. Przed wami, moi kochani, Leon na maksymalnej ewolucji, czyli Leon Ultra. Tak on się prezentuje, wygląda kozacko i przypominam, Leon teraz przemieszcza się jeszcze szybciej w stanie niewidzialności. Przetestujmy go. Lecimy teraz z nową mapą, kotłownią oraz nowym modyfikatorem. Kryształowy las. O kurczę, o co tutaj chodzi w tym kryształowym lesie? Kryształowy las. Mapa jest porośnięta magicznymi drzewami. Okej. Wow! Nowy superbohater, Greg? 8000 życia i co? I on te drzewa będzie ścinał? Raz, dwa. Na dwa hity ściąga takie drzewo. Ale czad! Raz, dwa. Dobra, ja już kumam, tutaj nie ma żadnych innych drzew oprócz kryształowych, a jeżeli będzie taka sytuacja, że ktoś zabije nam naszego Grega, tą mega jednostkę, no to moi drodzy, mamy przechlapane w tym trybie, bo jak my chcemy te drzewo porąbać, skoro nie mamy już tego Grega, a zwykły Greg chyba tego drzewa jednak nie porąbie. Gdzie jest Leon? Dobra, niech będzie Archer Queen jeszcze. Mamy póki co dużo golda, mamy Grega, okej, idzie jakiś chłop. Grosza daj? Ja ci dam grosza. Dawaj, chodź. Wyjaśniamy chłopa, widzowie. Jazda. Dostał salwą z nieba. Patrzcie, pada mu Greg. Padł. Dobra, i teraz co? On podnosi jednostkę jakąś i co się wydarzy? Dobra, uciekł. Ja na razie go zostawię. Niech chłop się męczy. Bez Grega. Nie wiem, co on tutaj będzie robił na tej mapie. Chyba, że Mavis weźmie i będzie podnosił marchewki, ale wątpię, żeby tutaj były marchewki. Dobra. Kolejny Archer. Lecimy. Dobra, rzućmy tam teraz bombicę. Podnosimy całego golda. Miner. Szybko, kolejne drzewko. Jest i PK na środku, dobra. Wjeżdżamy w nią. Dobra, ale to PK bije mocno. Na 4 hity prawdopodobnie na mojego Grega. Sprawdźmy, jak bije. Wow. Wow, uwaga, jakieś uderzenie Pekki. Prawie tam do chłop dostał, dobra. Leczymy się i wyjaśniamy go. Bomba jeszcze na niego i jazda. Minera mu dobije, dobra, pada. Pada. Nara, gościu. Dawaj golda. Let's go. Ile by się wysypało. Co jest? O, chłop ma Leona. Patrzcie, chłop ma Leona. I widzę go. Czyli rozumiem, że niewidzialność nie działa tak samo na przeciwników jak na moby. Jeżeli przeciwnik jest blisko nas, to jest w stanie nas zobaczyć. A jeżeli jesteśmy my blisko moba... Jest i Leon na czwartej. I od razu stajemy niewidzialność. Znikam, patrzcie. Jeżeli jestem blisko mobów i się ruszam, to nie pojawiam się. A jeżeli jestem blisko oponenta, zobaczcie, na przykład tutaj, no to zaczynam się pojawiać. Dobra, leczymy się jeszcze. Kolejny Leon. Nie ma Leona. Kolejnego? Dobra. Dobra! Pokonajmy teraz Lava Handa. Jeszcze bomba. Ile z niej się sypie? Wyskakują lawa minionki, okej. Okay. Dawaj. Kolejnego Leona. Leon. I za każdym razem, jak podnosimy Leona, mamy niewidzialność. Tak jest. I wyjaśniamy go. Dobra. Leon na czwartym jest kozakiem. Nie ma co gadać, jest kozakiem. Od razu wypada nam czar niewidzialność. Jest szybszy, kiedy znika. Generalnie mega mocna postać.
Na sam koniec zagrajmy nowy tryb, który nazywa się Koniec Czasu. Jeszcze go nie grałem i nie mam pojęcia, o co chodzi. Gramy na ostatniej mapie. Oddziały odpadają, gdy ich czas dobiega końca. Jak czas dobiega końca? Gdzie jest Leon? Nie ma Leonu? O, nie wierzę, trzeba podnieść zegar i mamy 40 sekund. Na co? Na co mamy 40 sekund? Halo? Na podniesienie kolejnego zegarka, okej! I są różne klasy zegarków. Są złote, niebieskie i jakie? I fioletowe, dobra. Czyli musimy cały czas jakby farmić, expić, być aktywnymi, no dobra. Kolejna arczerka. Dawaj, 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 szybko. Raz, dwa, trzy. I salwa w niebo. Tak jest. Let's go. I salwa w niebo. Dobra. Leon, Leon. Nie ma Leona? To ciekawe. Dobra. Ktoś już znowu odpadł. Ktoś nie podniósł czasu. Leon. Nie ma Leona. Kolejny miner. Zaraz nie wytrzymam. Dobra, lecimy dalej, bo tutaj chyba jednak nie ma sensu bić moby. Dobra. Chicken, żeby być szybszym. 39, 41 sekund. Dobra, kozak. Kolejny miner. Ile jest tych mobów? Co tutaj się dzieje? Te mapy są jakieś mocne. Oczywiście lawowy świat, ten, na którym w tym momencie gram, będzie na samym końcu w Alei Światów, tak to nazwę. Złoty czas. Plus 10 sekund, okej. Okay. A niebieski ile daje? Nie widziałem, kurczę. Nie widziałem, ile daje niebieski czas. I uważać trzeba na lawę, bo faktycznie na tej mapie jest lawa. Jeżeli w nią wejdziemy, no to nas parzy, tak? Tracimy życie? Sprawdźmy. Tak! Przypalamy się, ła! Na lodowym świecie się ślizgaliśmy. 3 sekundy daje. Na lodowym świecie się ślizgaliśmy, a tutaj się podpalamy. Dobra, Leon będzie. Leon, let's go! I cała drużyna znika? Oczywiście, że tak, zobaczcie. Jaka szybka drużyna, nie mam pytań! Co się dzieje? Ale kozak! Jesteśmy na drugim końcu mapy. Niebieski zegar daje 3 sekundy, dobra. Złoty daje 10. Mega mocny tryb, nie ma co gadać. Dobra, za chwileczkę, po oddaniu tam 20 iluś ataków, powinniśmy otrzymać kolejną niewidzialność. Tak, zobaczcie, wokół Leona jak atakuje, zamyka się pierścień, widzicie? Takie bardzo małe kropeczki. Za chwileczkę, jak ten pierścień się zamknie, otrzymamy czar do znikania. Tak, wypadł nam czar. Niewidzialność. I znikamy. I zobaczcie, jacy jesteśmy szybcy. Co jest? Przebiegał sobie tutaj. Dobra, tu atakujemy. Gruba zadyma. Gruba albo wcale. Ciekawe, czy to przeżyje. Let's go. Let's go. Oj, 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 oj. Dymy. Bomba. Niewidzialność. Podnosimy. Kolejna skrzynia. Leon. Max, może być. Kolejna skrzynia. Leon, wow! Ta peka jest za mocna, po ile ona bije? Uwaga, stajemy w ogniu peki? Na hita mi zdjęła postać! Co jest? Kolejna! Ile minionów? Ej, nie wiem, czy tak będzie w normalnym trybie gry, ale tutaj jest za duża zadyma, moim zdaniem. Go, 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 uciekaj! Uciekaj, Farel! Niewidzialność. I jazda. Podnosimy wszystko. Tak jest. I na środku mamy jakiś wulkan, który strzela czym? Gemami? Tak, meteorytami, które uderzą w ziemię, to wypadają gemy. Dobra. Jest nowość, widzowie, kolejna. Ale wiksa, dobra, w kopa wjeżdżamy. Jazda z nim. Jazda. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pokonam go czy nie? No niestety. Ale i tak nowy sezon zapowiada się grubo. Oj, będzie grane. Jeżeli wam dzisiejszy odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco i nie zapomnijcie wziąć udziału w konkursie na 100 zł PSC. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się. Widzimy się jutro. Cześć!